Przejdźmy teraz do rozwiązania kolejnego zadania. Zadanie trzecie jest następujące. Otrzymano roztwór przez dodanie 25 g substancji stałej do 100 g roztworu. Następnie odparowano 5 g rozpuszczalnika i należy obliczyć, jakie będzie stężenie procentowe po odparowaniu tego rozpuszczalnika. Zatem dane są następujące. Masa substancji, to jest 25 g. Masa odparowanego rozpuszczalnika 5 g i masa roztworu pierwszego, czyli przed odparowaniem, 100 g. Natomiast szukane jest stężenie procentowe 2, czyli po odparowaniu. Zatem przejdźmy teraz do rozwiązania. Najpierw możemy policzyć sobie stężenie procentowe przed odparowaniem i to zrobimy. Żeby porównać to stężenie z tym, które było po odparowaniu i stwierdzić, czy odparowanie rozpuszczalnika sprawia, że stężenie procentowe rośnie, czy maleje. Zatem stężenie procentowe przed odparowaniem, czyli CP1, jest równe masa substancji podzielić przez masę roztworu przed odparowaniem, czyli 100 g, razy 100%. I wynik wychodzi 25%. Czyli jest to stężenie procentowe roztworu przed odparowaniem 5 g rozpuszczalnika. Natomiast spójrzmy, tutaj mamy rysunek poglądowy, jeśli chodzi o to zadanie, w jaki sposób zmienia się stężenie procentowe, może się zmieniać masa roztworu i tak dalej. Co zaszło w opisywanym zadaniu? Zatem mamy zlewkę, w której mamy roztwór i mamy ten roztwór 100 g, prawda? Czyli mamy tutaj 100 g roztworu. Gramów naszego roztworu, które było przed odparowaniem. I ogrzewamy tą zlewkę, czyli na dole mamy temperaturę i w wyniku tego ogrzewania odparowany jest rozpuszczalnik. No i w wyniku tego ogrzania odparowano 5 gramów tego rozpuszczalnika. I zobaczmy, skoro odparowano 5 gramów rozpuszczalnika, jeszcze raz najpierw wzór na stężenie procentowe MS przez M roztworu, natomiast masa roztworu jest równa czemu? Masie substancji plus masa rozpuszczalnika. Całość razy 100%. Zatem, tak naprawdę co tu się zmieniło w tym wzorze? W naszym wzorze na stężenie procentowe zmieniła się masa rozpuszczalnika. Czyli dolna część ułamka zmniejszyła się o 5 gramów. Bo zmniejszono ilość rozpuszczalnika o 5 gramów. Zatem, stężenie procentowe 2 musi być następujące. Czyli tak, wzór na stężenie procentowe 2 jest taki. Masa substancji oczywiście się nie zmienia. Zauważmy, że odparowanie rozpuszczalnika nie powoduje zmiany masy substancji. No bo dodano substancji stałej. Ta substancja stała nie odparowuje. Gdy na przykład wsypiecie sól do szklanki czy garnka z wodą, wymieszacie i odparujecie wodę, to na dnie powinna pozostać sól, czyli substancja. Natomiast odparuje rozpuszczalnik. Zatem stężenie procentowe roztworu 2 jest następujące. Masa substancji, która się nie zmieniła, przez masę roztworu 2, czyli po odparowaniu rozpuszczalnika, razy 100%. No i tutaj mamy rozpisane to, co powiedziałem, że masa roztworu 2 minus równa się masa roztworu 1 minus masa rozpuszczalnika odparowanego. Czyli masa roztworu 2 jest równa 100 gramów minus 5 gramów, czyli 95 gramów. Zatem stężenie procentowe po odparowaniu jest następujące. 25 gramów podzielić przez 95 gramów razy 100%. I wynik to 26,3 gramy. Czyli zobaczmy, odparowanie rozpuszczalnika sprawia, że stężenie procentowe roztworu wzrasta. I to się nazywa zatężaniem roztworu, czyli odparowanie rozpuszczalnika z roztworu jest to zatężanie roztworu. Przejdźmy teraz do rozwiązania ostatniego zadania. Zadanie czwarte ma następującą treść. Otrzymano 5% roztwór z 20 ml roztworu, który miał gęstość 1,6 g
na centymetr sześcienny. Oblicz masę substancji użytą do otrzymania tego roztworu. A zatem dane są następujące. Stężenie procentowe to jest 5%, objętość roztworu 20 ml. Natomiast gęstość roztworu 1,6 g na centymetr sześcienny. Natomiast w zadaniu pytają nas o masę substancji. Zatem przejdźmy do rozwiązania. Najpierw zawsze zaczynamy od rozpisania wzoru na stężenie procentowe. No i warto zaznaczyć sobie, co szukamy w tym wzorze. Szukamy masy substancji. To jest nasza niewiadoma. Zatem brakuje nam jeszcze masy roztworu. Zobaczmy, stężenie procentowe mamy podane w zadaniu, natomiast nie mamy podanej masy roztworu, tylko mamy podaną objętość roztworu i gęstość roztworu. Natomiast znając objętość i gęstość roztworu, możemy policzyć jego masę. Czyli najpierw przekształcamy sobie wzór, czyli tak. W zadaniu szukaną naszą jest masa substancji. Czyli z naszego wzoru na stężenie procentowe wyznaczamy masę substancji, przekształcając ten wzór, tak jak w poprzednim zadaniu, i uzyskujemy wzór na masę substancji. Stężenie procentowe razy masa roztworu przez 100%. I w tym wzorze brakuje nam, tak jak mówiłem, masę roztworu i oznaczamy to sobie jako nasze x. I tak, korzystając z gęstości, możemy ten x policzyć. Zatem nasz x, czyli nasza masa roztworu, będzie liczona z takiej proporcji, że pytanie, jaka jest masa roztworu, jeśli roztworu mamy 20 ml, przepraszam, natomiast gęstość roztworu jest równa 1,6 g w 1 cm sześciennym, czyli w 1 ml. Rozwiązujemy proporcje i uzyskujemy wynik 32 g. I to jest nasza masa roztworu. Zatem podstawiamy teraz masę roztworu do naszego wzoru na masę substancji i uzyskujemy masę substancji równą 1,6 g. Dziękuję. Zapraszam na obejrzenie kolejnego odcinka.